Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zajmę się dostrojeniem toru OM mojego tarabana. W przeciwieństwie do toru FM, tor AM charakteryzuje się tym, że w swoim obwodzie ma filtr piezoceramiczny RF02 oraz tym, że układ salony UL1211N objęty jest automatyczną regulacją wzmocnienia. W związku z powyższym nasza procedura będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Ponadto, przed przystąpieniem do dostrojenia, należy odstroić pułapkę częstotliwości pośredniej na wejściu wzmacniacza włócznia toru AM poprzez maksymalne odkręcenie rdzenia z tego filtru. Oraz należy unieruchomić heterodynę. Ja to zrobiłem w ten sposób, że podłączyłem kondensator 100 nanofaradów do masy oraz do zacisku 6B iksostatów, ale krótkich. W pierwszej kolejności musimy poznać, jaka jest częstotliwość rezonansowa filtru RF02. W tym celu należy odstroić filtry F1 i F2 od ich częstotliwości rezonansowej i podać sygnał na wejście mieszacza WC. To jest punkt P3 i na ten punkt podamy sygnał z wyjścia NWT poprzez kondensator 10 nanofaradów. Sygnał natomiast zdejmiemy z punktu P5 poprzez kondensator 1 nanofarad oraz sondę oscyloskopową, która jest na przełączniku razy 1, czyli bez żadnego tłumienia. Sygnał z NWT też podajemy również bez żadnego tłumienia. Podłączamy w takim razie NWT. Oraz sondę oscyloskopową. Uruchomimy teraz nasz program NWT5 i zapuścimy przebieg. Jesteśmy już na programie. Tak jak mówiłem, tłumienie z urządzenia NWT na 0 dB. Zakres pracy wyświetlacza graficznego od minus 40 do minus 60 i zapuszczamy nasz przebieg. Oj, widzimy, że mamy troszeczkę większy sygnał, więc przejdziemy na minus 30 i już coś możemy odczytać. Jak widzimy, maksimum naszego sygnału wcale nie przypada na 465 kHz, tylko troszeczkę więcej. Tutaj właśnie mamy ustawiony kursor i dzięki temu odczytamy, jaka to jest częstotliwość. To jest 465, 48, no czyli prawie, prawie, ale mimo wszystko niedokładnie. W związku z powyższym, gdy będziemy stroili nasz tor PC, nie będziemy się stroić na 465, tylko właśnie na to miejsce, gdzie jest w tej chwili ustawiony kursor. Także możemy zapuścić teraz przebieg ciągły i będziemy stroili nasze filtry. Musimy zmienić oś Y. Filtrem F1. Już chyba żeśmy przeszli. Chyba jest dosyć ładnie. Teraz filtrem F2.
I też musimy zmienić zakres wyświetlania na osi Y. Tam się zmienia charakterystyka. Stroimy oczywiście na maksimum sygnału i na dość symetryczny kształt. Te zakłócenia są denerwujące. Ale tak jak mówiłem, gdy pracujemy normalnie, bez nagrywania, tego nie ma. Jeszcze wróćmy do F1. To chyba jest optimum. Tak jak widzimy, to jest takie małe przesunięcie, czyli mamy symetrycznie, ale względem kursora, a nie 465 kHz. Teraz przejdziemy do dalszej procedury. I w tym celu będę musiał omówić jedną rzecz. W związku z tym, że układ jest objęty ARW, byśmy za wiele nie uzyskali. Dlatego musimy odłączyć układ automatycznej regulacji wzmocnienia. Może to na chwilę odłączymy. To też. Zobaczmy, jak to wygląda na schemacie. Pierwszy stopień wewnętrznego wzmacniacza w układzie UL1211N jest wzmacniaczem o regulowanym wzmocnieniu. Współczynnik wzmocnienia regulujemy poprzez regulację napięcia podawaną na nóżkę numer 5 układu scalonego. Natomiast napięcie to regulujemy rezystorem R22. Właściwy punkt pracy to mniej więcej 1,3 V. Do tego napięcia dodawane jest również napięcie z detektora AM, które po odfiltrowaniu poprzez filtry RC podawane jest poprzez rezystor R53, również na PR-kę, która reguluje nam cały punkt pracy. Więc musimy odłączyć po prostu możliwość wpływu tego napięcia na ustalanie punktu pracy pierwszego stopnia tego wzmacniacza w układzie scalonym. Aby to zrobić, musimy nóżkę rezystora R23, która biegnie do punktu P13, odlutować i na tą nóżkę podać inne napięcie stałe. Te napięcie weźmiemy z nóżki numer 2 układu scalonego, na której to nóżce jest napięcie po stabilizatorze wewnętrznym w tym układzie. Idealnie ono się nadaje dla naszych celów. Ja już podlutowałem ten czerwony kabelek właśnie do wyprowadzenia numer 2 i odlutujemy w tej chwili rezystor R53, jego nóżkę od pinu P3. Oj, błąd mam na stacji lutowniczej. Dobrze, zresetowałem stację i możemy odlutować nasz rezystor od pinu P3. I teraz podamy stałe napięcie
na tą nóżkę. Zapewne zmieniła nam się wartość napięcia stałego podawanego na nóżkę P5, więc rezystorem R22 musimy ustalić ponownie wartość mniej więcej 1,3. Dobrze. Taką regulację możemy również przeprowadzić bez miernika, po prostu przełączając się na tor FM i bez dostrojenia do stacji, czyli na zwykłym szumie, tak kręcimy, żeby uzyskać maksymalny szum. Może to sprawdzimy. Mamy szum, czyli żeśmy dobrze to napięcie wyregulowali, ale sprawdźmy jeszcze, czy będą jakieś zmiany. Tą stronę maleje, tą stronę też maleje. No i tutaj mamy maksimum. Wracamy na nasz zakres fal średnich. Przed dalszą procedurą strojenia będziemy musieli jednak podpiąć do naszego urządzenia NWT zewnętrzny tłumik o łącznej wartości 40 dB. Teraz podpinamy wyjście urządzenia NWT znowu do punktu P3 oraz do masy. A sondą oscyloskopową zbieramy sygnał poprzez kondensator 100 pikofaradów, który na potrzeby filmu podlutowałem bezpośrednio do układu scalonego, do nóżki numer 9. Druga część do masy. Sondę ustawiamy przełącznik na razy 10. Dzięki temu będziemy mogli również zdjąć charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową, także z filtra F3. O tego filtra. To jest ostatni filtr w torze M. Przełączymy się z powrotem na nasz program i zobaczymy, co uzyskamy. Jesteśmy już na naszym programie. Ustawmy parametry, czyli tak, tłumienie ustawmy na 40 dB, czyli mamy w sumie 80 dB. Czyli zewnętrzny tłumik i tłumiki w NWT. Oś Y od minus 20 do 70 i zapuśćmy pojedynczy przebieg, zobaczymy, co uzyskaliśmy. No, także mamy już naszą krzywą. Widzimy, że nie jest idealna, także będziemy stroić filtrem F3. Zobaczymy, czy coś poprawimy. Przebieg ciągły i stroimy.
Wstroimy oczywiście znowu na maksimum sygnału i na symetryczność krzywej względem kursora. No to chyba tutaj już lepiej się nie da to ustawić. Zobaczymy, czy możemy coś poprawić filtrami wcześniejszymi. No myślę, że tak będzie najlepiej. I w ten sposób prawie naszą procedurę zakończyliśmy. Na koniec ustawimy jeszcze pułapkę pośredniej częstotliwości. Tym razem stroimy na minimum sygnału. Na razie nic się nie dzieje, ale dojdziemy do takiego punktu, gdzie zacznie sygnał nam maleć. O, już się zaczyna. I stroimy oczywiście na minimum sygnału, także na symetryczną krzywą. I w ten sposób mamy tor AM zestrojony. Na koniec wszystko rozłączymy i sprawdzimy, czy nasze radio odbiera. Odłączamy NWT. Musimy przywrócić pracę naszej heterodyny. Również włączymy automatykę RW. Oczywiście normalnie to byśmy przylutowali to od spodu do płytki, ale w filmie zrobimy to tak, jak robimy. Zmienił nam się oczywiście punkt pracy wzmacniacza wstępnego, więc przejdźmy na UKF i regulujmy na maksymalny szum. Możemy z powrotem włączyć zakres fal średnich i sprawdzimy, czy coś odbieramy. Niestety komputer strasznie mi zakłóca działanie radia na zakresie fal średnich i długich, więc odsłuch zrobimy, znaczy nie odsłuch, nagranie odsłuchu zrobimy za pomocą smartfona. Zaczniemy od dolnego zakresu na falach średnich. Może coś nam odbiera. Rumuni nadają na kilku częstotliwościach. Спящая женщина, она отложила записку, чтобы посмотреть на бросы.
cunoaștem cu toții foarte... Într-adevăr... Slavă României! Американского медцентра недостаточно, сообщают местные СМИ. Спросил нашу Лену, какое оно, Селенс? Там из Петербурга, русцы надаю. No i to wszystko. Zobaczymy, czy coś na falach długich nam odbierze. Obrócimy się do Warszawy. Odbieramy przez antenę kierunkową. Młody Donald Tusk, wtedy absolwent historii, napisał bardzo ważne no, i mamy. Świetne. Jedynka. I więcej nic nie ma na falach długich. Mógłby ktoś powiedzieć, po co stroić takie radia w tak skomplikowany sposób, skoro można podłączyć generator i bardzo szybko to zestroić. Oczywiście, że tak można zrobić. Powiem nawet więcej. Ja to zrobię nawet bez generatora, samym śrubokrętem i na słuch. No ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby skorzystać z nowoczesnych metod, obejrzeć na ekranie monitora przebieg krzywej, porównać to do teorii, której się uczyliśmy w szkole, i przede wszystkim pobawić się dobrze. A teraz takie małe wtrącenie odnośnie tego, jak ważna jest kontrola sygnałów podawanych na wejście. Poziomu sygnałów podawanych na wejście. W tej chwili dostrojony jestem do pierwszego programu Polskiego Radia na falach długich. I radyjko załóżmy odbiera. Prawda? Ale to jest przy ustawieniach czułości toru AM praktycznie na minimum. I zobaczcie, co się będzie działo, gdy ustawię dużo większą czułość tego toru. Proszę bardzo. Sygnał jest na tyle duży, że powoduje zatkanie nam całego toru AM. A przypominam, że mamy wyłączone ARW w tej chwili w tym radioodbiorniku. W tym odcinku to wszystko. Jak się podobało, poproszę łapkę w górę. Jak macie jakieś pomysły odnośnie, co jeszcze można by pokazać w takim odbiorniku jak Taraban lub Tarabano podobny, poproszę, napiszcie o tym w komentarzach. Może nakręcimy jeszcze coś na temat Tarabana. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmy.